SK Info. Zakończyła się przebudowa pierwszego budynku nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Dawny warsztat elektryczny DEFUM zamienił się w multimedialne centrum wystawowe, miejsce spotkań i koncertów. On był w najgorszym stanie, dlatego się za niego zabraliśmy. Był stosunkowo mały, bo to jest około 400 metrów kwadratowych, ale też w najgorszym stanie. No, zabraliśmy się za niego między innymi dlatego, żeby zobaczyć, jakie wyzwania nas czekają, co trzeba zrobić. No i tutaj jest dosyć gruntowna odbudowa tego budynku, ale staraliśmy się zachować tyle oryginalnych części wyposażenia, ile się dało. Także on ma dalej oryginalną stalową nitowaną konstrukcję, ankry, które tutaj widać i cała, także te wszystkie elementy z powrotem do niego wróciły. Jak się podoba budynek? Ładny jest. Pamięta pani, jak on wyglądał kiedyś? Pamiętam, bo ja tu mieszkam naprzeciw. I co, chyba zmiana diametralna? No, widać, że nie te ruiny stoją. Pani odczucia jakie są? Tak się pani spodziewała, że tu może wyglądać, czy myślała pani, że po prostu to wyburzą? Ja myślałam, że to wyburzą wszystko. Jest okej. Okay. Fajnie to wygląda. Tutaj obok budynek starszy, tak? Pokazane, jak wyglądał kiedyś, jak może wyglądać. Różnica jest chyba, co? No, różnica jest przeogromna, także no brawa. Bardzo fajny efekt. Tak, takie czyste wnętrze, a z zewnątrz jednak fabryka. To jest zaskoczenie. A pamiętała pani, jak ten budynek wyglądał kiedyś? No tak, pamiętam kraty i wybite szyby w oknach, a teraz no niby są te same mury, ale jednak efekt jest zupełnie inny. Bardzo mi się podoba pomysł rewitalizacji tych budynków, odnowienie ich i wykorzystanie właśnie do celów kulturalnych, imprezowych. Cały Śląsk ma dużo takich budynków właśnie postindustrialnych, które jeszcze nie są wykorzystywane, a które w pełni można wykorzystać i prowadzić w życie i w całego miasta. I ja jestem jak najbardziej przeciwnikiem burzenia takich budynków, właśnie próby ich, dania ich nowego życia, nowych możliwości, potencjału, a nie niszczenia i budowania jakichś galerii czy jakichś sklepów handlowych wielkopowierzchniowych. Kolejny krok dla miasta to uwolnienie tej przestrzeni i przekazanie je do operatora. Planujemy, że tym operatorem, zgodnie z całej naszej analizy, wyszło, że będzie spółka i ta spółka ma zadanie doprowadzić do tego, żeby ta przestrzeń publiczna się ożywiła, żeby pojawili się prywatni inwestorzy, żebyśmy zrobili to, co należy, czyli tą przestrzeń pod kuratelą publiczną wypełnili życiem. Browar miejski z restauracją, hala, która też będzie z food courtami, biura, nowe przestrzenie handlowe, usługowe, jako strefa ekonomiczna, a też docelowo mieszkania. I to jest właśnie taki cały plan, który zamierzamy, w zależności od tego, jak będzie duże zainteresowanie inwestorów, wypełniać. Centrum będzie powstawać etapami. Na ten rok zaplanowano wyburzenie opuszczonego biurowca oraz pofabrycznego budynku z muralem Emila Skody. Dzięki temu od strony PKZ powstanie otwarty na mieszkańców Zielony Plac. SK Info.